Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałem, będziemy podnosić przyczepę, żeby wymienić w niej koło. Koło z alufelgą mam tutaj w schowku. Założone mam koło z metalową felgą. Brzydko to wygląda, więc najwyższa pora to wymienić. Przyszedł podnośnik do 4 ton, więc rozpakuję tą paczkę i zobaczymy, na czym to wszystko polega. No i zobaczcie, na aukcji kupiłem czerwony, a przyszedł niebieski. No ale dobra, chyba się z tym pogodzę. 4 tony, tu się zgadza, ma 4 tony, te wymiary się zgadzają. Maksymalne podniesienie 550 mm, minimalne 75. No i chyba to jest ten sam, tylko po prostu inny kolor. Dobra, on jest bardzo ciężki, waży 39 kg, więc teraz go wyjmę i zobaczymy, jak podnosi. No ale nie ukrywam, że czerwony by mi się bardziej podobał. Tutaj mamy taki przycisk i musimy to złożyć. Ok. Z tej strony jest taki kwadrat. Tu jest blokada. Dobra, coś się nie podnosi, chyba że to tak wolno. Zobaczę, czy tu jest jakaś instrukcja obsługi. Dobra, czytamy. Uwaga, podnośnik został zaprojektowany do podnoszenia. Nie można nim utrzymywać ciężaru. Przed przystąpieniem do pracy przy podniesionym ciężarze zablokuj podnośnik, aby zapobiec przypadkowemu opadnięciu. Nigdy nie przeciążaj narzędzia. Jest to skrajnie niebezpieczne i może doprowadzić do trwałych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci. Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z instrukcją obsługi. Tylko że ja tak patrzę i tutaj nie ma żadnej instrukcji obsługi, moi drodzy. Kupiłem jeszcze taką gumę, bo pisali w recenzjach, że ta jest za cienka i tutaj gdzieś ona uszkadza samochody, więc kupiłem od razu taką gumę i można ją położyć albo tak, z takim tutaj rowkiem, albo takim kółkiem. Także to też się przyda. No ale instrukcji niestety nie widzę. Chyba że jest tam gdzieś spodem, no ale nie ma. To chyba tutaj nie będzie jakiejś filozofii. Zobaczcie, tu są kółka, które są obracane i łatwo nie jeździć. Tutaj też są takie kółeczka, więc dobra. Załóżmy, że podjadę pod przyczepę i teraz będę tak pompował i zobaczymy, czy się podniesie. On się tutaj unosi, ale opada, więc nie wiem, co jest grane. Może trzeba dociążyć. Jeszcze deszcz pada i tak w kapturze nagrywam. No ale nie, on nie działa. Coś tutaj trzeba zablokować. Dobra, szukam jakiejś śruby, którą by można było skręcić, żeby to powietrze tam zostawało. A, tutaj chyba jest śrubka do spuszczania powietrza. Także ja to dokręcę. Mam szczypce, także dokręcam. Ok, i teraz pompujemy. Też nie, stoi w miejscu. Dobra, jeszcze pada deszcz, uciekam do domu. Dobra, będziecie się ze mnie śmiać, ale ta śruba nie jest od tłoków, tylko od trzymania tej rurki. Zobaczcie, tutaj jest takie wcięcie, no i ta śrubka trzyma po prostu, żeby nie wylatywało to z tego miejsca. Także odkręcam. Tu się zrobiło miejsce. I teraz wkładamy to i zakręcamy, już nie będzie wylatywać. Także przepraszam najmocniej, ale jak wiecie, mam to pierwszy raz w życiu, takie sprzęty, więc trzeba się wszystkiego nauczyć, a instrukcji obsługi oczywiście nie ma. Więc trzeba dochodzić ręcznie wszystkiego. Dobra, dokręcone. No i teraz szukamy innej śrubki, która by pozwoliła temu urządzeniu działać. Co my tu mamy? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się podnosi. No zobaczcie, on w ogóle nie podnosi. Że to trzeba podnieść jakoś ręcznie, ale to opada. Bez sensu. Naprawdę, nie rozumiem tego urządzenia.
Dobra, doszedłem. Tutaj macie rączkę, którą trzeba po prostu przekręcić zgodnie z kierunkiem zegara. Wkręca się tam śruba w środku i teraz jak będziecie ruszać, to się podnosi. Także tego nie wiedziałem, ale jakoś doszedłem. Także podnosimy. I teraz jakbyście chcieli, żeby opadł, to trzeba to odkręcić. Odkręcam i to powietrze schodzi z tłoka i opada. I teraz zakręcam i ponownie. Także maksymalnie można podnieść do 55 cm. To jest coś takiego. Od góry wygląda to tak. No i teraz opuszczamy. Kotek, odejdź. Odejdź, bo ci głowę przyczaśnie. Dobra, wszystko działa. Także czegoś się nauczyłem. Jak pamiętacie, wczoraj zrobiliśmy galaretki pod kątem. No i dzisiaj Nadia ma drugą galaretkę i będziemy uzupełniać. Tak, więc teraz uzupełniamy cytrynę. Ta jest cytrynowa, tamta była malinowa, Ania? Truskawkowa. Truskawkowa. A ja wam tylko pokażę, jak to pięknie wyszło. To będzie tak. A w środku będzie pełno bitej śmietany. No. Pochwalę wam się, że udało mi się tą aplikację zainstalować. No i teraz mapuję. Robot jeździ po pomieszczeniu i tutaj możecie zobaczyć mapę, jak to mniej więcej wygląda. On ma tam jakiś czujnik, jakąś kamerkę, więc tutaj wykrywa właśnie ściany. Jak zrobi całą mapę, to wam pokażę, jak to wyszło. Dobrze, jest nowy dzień. Niestety wczoraj nie udało mi się podnieść przyczepy, bo musiałem gdzieś jechać, ale dzisiaj wracamy do tematu. Także podjeżdżam pod przyczepę. Jak widzicie, steruje się fajnie, bezproblemowo. Muszę ściągnąć plandekę. I mamy koło do wymiany. Muszę teraz znaleźć jakiś klucz do kół, poluzować śruby, podnieść i dopiero będę mógł odkręcać. Znalazłem klucz do kół, ale powiem wam, że dzisiaj jest tak zimno, chyba z 0 stopni. Muszę pracować w rękawiczkach, bo już mi ręce zamarzają. I jeszcze tak wam powiem, że przez te kilka lat, jak jeżdżę przyczepą, to zauważyłem, że jak zaczepię przyczepę o hak, to ona jest delikatnie ze skosa, w takim pochyleniu. I te przednie opony bardziej się zużywają niż te tylne. Zobaczcie po bieżniku. Tutaj jest praktycznie łysy. No tutaj mamy dobry bieżnik, nie? Tam jeszcze jest ta guma i ten protektor. Ale tutaj na krawędziach się zużywa. A ta tylnia jest troszeczkę lepsza. Więc pomyślałem, żeby przełożyć te tylne opony naprzód, a tą dać w to miejsce. I tak samo zrobię z drugiej strony. Także idziemy. Tylko w takim przypadku musiałbym zdjąć obie opony. I ona by musiała wisieć po prostu na jakichś cegówkach, czy tam na kostkach. No ale mam nadzieję, że się nic nie stanie i ona nie spadnie. Odkręcam te śruby i przyniosę koło, które jest w schowku. Dokopałem się do opony i tutaj zobaczcie, jest przykręcona, ta jest nowiutka, kupiłem ją w Hiszpanii, żeby mieć na zapas, jak będę wracał. No i teraz chcę ją założyć właśnie na przedniej ośce. Ok, mam ją już na wierzchu, także możemy toczyć. Dobra, i teraz podjeżdżamy pod nośnikiem. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że trzeba podnieść podpory, bo jak podniosę tą stronę przyczepy, to mogę sobie złamać. Więc idę po klucz. Ręczny zaciągnięty, także nie zjedzie. Tu mam klucz. Ale wypadałoby jeszcze podłożyć coś pod koła. Bo jak puści ręczny, to pozamiatane. I teraz mogę podnosić. Także wyjeżdżam. Tutaj na końcówkę nałożę tą gumę dodatkową.
takiego. No i teraz muszę podjechać pod ramę. Dobra, jak widzicie, trafiłem. Także teraz tylko podnosić. Idzie, ale fajnie. Tylko trzeba dwoma rękami, jednak jest ciężar. Dobra, podłożymy teraz bloczki, żeby to nie spadło. Podłożyłem kostkę, na górze dwie deseczki, no i teraz się zastanawiam, czy to opuścić, bo tutaj w instrukcji pisało, żeby nie trzymać ciężaru na podnośniku, więc może pomalutku opuszczę. Odkręcam pomalutku, zobaczmy, czy opadnie. Opada. Ok, siadło, aczkolwiek wiecie co, ja bym troszeczkę jednak na tym zostawił też, naciągnął to. Także jest trochę ciężaru na tym, trochę na tym, a koło wisi w powietrzu, także mogę wymieniać. Koło ściągnięte i teraz mogę Wam pokazać, jak to wygląda z nową oponą. Ta zapasówka nigdy nie była używana, więc zrobiła drogę z Hiszpanii do Polski, 2500 km i zobaczcie, już jest starta, czyli taka trasa w jedną stronę do Hiszpanii i już macie opony starte. Środek oczywiście jest w miarę dobry, ale krawędzie są pościerane, a tak jak mówię, zrobiła tylko 2500 km. Ta zrobiła troszeczkę więcej, więc ściągniemy ją i zobaczymy. Ściągnąłem i teraz zobaczcie, opona od nowości, ma 3 albo 4 lata, już nie pamiętam, kiedy kupiliśmy szczepę, ale tak około 3 lata temu. No i ona już trochę gorzej wygląda. No byliśmy kilka razy w Hiszpanii, w Grecji, w Norwegii, czyli może z 5, może 6 takich dużych podróży, no ale jeszcze nadaje się do jazdy. Także przełożę ją na tył, a tą nową, która jest za mną, damy na przód. A jak jesteście ciekawi, jak to tutaj wygląda, to Wam pokażę. Coś takiego, piękna sprawa, ale boję się tak trzymać tą przyczepę, muszę jak najszybciej te koła założyć, także zakładam. No ale pokażę Wam porównanie, bo tak co oko widzi, to może porównać, nie? To jest opona 3-4-letnia, to jest opona nowa. Także różnica jest. Myślę, że już pomału będę musiał się skłaniać do wymiany tych opon, ale tak jak mówię, na razie nie będę podróżował, więc co będę kupował opony za 3000 zł, jak na razie przyczepa trafia na siedlisko i tam będzie stała. Więc na tych oponach jeszcze te 40 km dojadę, no a potem zobaczymy. Może wymienię w przyszłym roku. Jak będę chciał gdzieś sobie pojechać, to no przydałyby się jednak nowe. Ale na razie zakładamy te. Aha, jeszcze sprawdzę, czy jest wyważona. Bo zobaczcie, tą, którą zakładałem w Hiszpanii, ja poprosiłem, żeby mi wyważyli te opony, a podobno w przyczepach kempingowych się nie wyważa. I tutaj widzę, że Adria też nie wyważa tych opon. To jest opona z fabryki i ona nie jest wyważona, więc prawdopodobnie nie trzeba. A zapasówka? Zapasówka też nie jest wyważona. Koło założone, chciałbym nim przekręcić, ale niestety mam ręczne zaciągnięte, a boję się spuścić. Póki co trzyma się,
I teraz zakładam kolejne. Tak to ostatecznie wygląda. Teraz będę mógł troszeczkę opuścić i dokręcić jeszcze śruby. Ale pomyślałem, że spuszczę ręczny i zobaczę, czy się ładnie kręcą te koła, póki już mam podniesione. Tylko boję się, że jakby coś się stało, to mi przyczepa zjedzie na samochód, więc muszę odjechać samochodem i dopiero zrobię ten manewr. Dobrze, teren bezpieczny, idę spuszczać ręczny, ale przy okazji zaciągnę sobie tą zapasową oponę. Słuchajcie, mam kolejny problem, bo przykręcając tutaj to koło, zauważyłem, że belka jest mokra. Ta cała belka jest mokra. Tutaj, aż tam do końca. Tutaj jest mokre. Tu. Tutaj zacieka. Także nieciekawie. Tutaj również, zobaczcie ile wody. Także coś tutaj jest nieszczelne w tej przyczepie. I tak się zastanawiam, gdzie ta woda może tutaj wchodzić, skoro klapa jest zamykana. Tutaj jest wszystko wysilikonowane, tu jest guma. No i trochę to jest niepokojące, bo jak tak będzie stała kilka lat na dworze, no to to wszystko zgnije. Niesamowite, idę po latarkę. Mam latarkę i zobaczcie, tu już nawet gnije, jest czarne. Ale jaja. Tam na końcu jest suche, ale odtąd się zaczyna. Także tu idzie. I tak sobie myślę. Tutaj zobaczcie również. Czyli gdzieś na styku tego plastiku z tym drewnem. Idę zobaczyć, gdzie to wypada. Tutaj chyba ta woda wchodzi pod spód tego łączenia i przelewa się do środka. Jak jest jakaś ulewa. No a nie ukrywam, że wczoraj dosyć mocno padało. Znaczy mocno, no tak średnio. Ale no nie powinno tak chyba wchodzić i zaciekać z tej strony. Także nie wiem, czy to jest wina tego uderzenia w Hiszpanii, że coś tutaj się rozkleiło. No może tak, może to jest po prostu po tym wypadku hiszpańskim. Ale to mnie niepokoi. Z drugiej strony cieszę się, że za niedługo będę miał siedlisko. Tam jest stodoła. I będę zimował tą przyczepę w stodole. Ale będę kontrolował to miejsce. Także na razie tak wam mówię, że mam taki przeciek tutaj. Ale wiecie co? Myślę, że po prostu wystarczy tutaj przesmarować silikonem tą szczelinę i cały problem zniknie. Także to nie jest trudne do naprawienia. Tutaj wstrzyknę ten klej biały, korapop, który mi został z zrobienia tego narożnika, więc sobie to naprawię za niedługo. Ale fajnie, że to odkryłem zawczasu. Dobra, wkładam butlę i spuszczamy ręczny. Zamieniłem sobie od razu na polską, bo ta jest hiszpańska i ona jest po prostu pusta, także tą zostawię sobie na przyszłość. Muszę teraz ściągnąć reduktor i podłączyć do butli. Pokażę wam coś jako przestrogę. Każdy, kto był w Hiszpanii z przyczepą, wie, że te reduktory nie za bardzo pasują do tych polskich gwintów, bo tutaj mamy taki bolec, i to nie pasuje, aczkolwiek da się to zamontować, tylko jest problem z uszczelką. Trzeba ją tam odpowiednio dopasować i ona czasem ucieknie. No u mnie akurat nie było przecieku gazu, ale zobaczcie co się stało z uszczelką po dokręceniu. Ona jest cała zwichrowana. Także jakbyście montowali te reduktory w Hiszpanii, to uważajcie, bo może być przeciek. Zobaczcie, cała ta uszczelka, którą tutaj... No to jest polska uszczelka, od polskiego przewodu. Zobaczcie, ona jest... Ona się przecięła. Wiecie, ciężko się nagrywa jedną ręką, ale jest po prostu przecięta przez ten reduktor. Także tu trzeba uważać, bo można się zatruć gazem. Dobra, u nas na szczęście nic nie stało, ale będę o tym pamiętał. Tu już w naszej butli jest uszczelka i właśnie jest to miejsce na tą uszczelkę. A tutaj właśnie w tych reduktorach hiszpańskich nie ma miejsca na uszczelkę i dlatego ona się przecina. Także tak wam mówię w ramach przestrogi.
Dobra, dołożyłem jeszcze po dwa, żeby czasem nie zjechała i spuszczam ręczny. Stoi. I teraz sprawdzamy. O, coś tam haczy. Co to może być? A to? Ach, muszę podnieść wyżej. No tutaj lepiej chodzi to koło. Ale tu mi się nie podoba. Coś tam tak szura. No i co ja mam z tym zrobić teraz? Dobra, pojadę do mechanika z tym kołem. Ale tak czy inaczej muszę to opuścić, dokręcić śruby. I z drugiej strony jeszcze zobaczę, czy jest podobny hałas. Jeżeli tam będzie tak samo jak tutaj, że nie będzie nic hałasować, to znaczy, że coś jest z tą ośką. No sami widzicie, coś tam uderza. Ale wiecie co? Koło nie jest dokręcone, ono się rusza. Czekajcie chwilę. Nie no, niby jest. Się rusza z całym tym, nie wiem jak to się nazywa, bębnem, z tym bębnem. No, koło jest dokręcone. Dobra, pojadę do mechanika z tym wszystkim. Bo tym kołem ruszam i jest sztywne, a tym rusza się. Dobra, wyciągam te deseczki i opuszczam na dół. Dobra, jeszcze zaczyna padać, więc muszę ścianę szybko przykryć, żeby mi tutaj nie złokły te rzeczy. Dobra, odkręcam tutaj tą korbę i zobaczycie, jak przyczepa opada. 3, 4. Mogłem zrobić to trochę wolniej. Urwało się, ale dziadostwo. Ale dziadostwo. Dobra, dokręcimy jeszcze poza kamerą. Nawijam przedsionek. Dobra, jak widzicie, zaczyna padać, także schowam się na chwilę do domu. Później zrobię te dwa koła. Tylko zaciągnę jeszcze ręczny i zabezpieczę tutaj hak. Dobra, ale co do podnośnika, to jest naprawdę świetny. No tylko nie czerwony, no. Oczywiście z tym kolorem to żartuję. Nie przeszkadza mi, że jest niebieskie. No ale nikt nie lubi, jak zamawiasz coś czerwonego, a przychodzi niebieskie, że jakaś rzecz jest po prostu niezgodna z opisem. Bo jednak kupujemy wzrokiem. Jeszcze wam tą gumę pokażę. Z tej strony nic się nie stało, ale z tej troszeczkę się wygięła. Ale normalka, przy takim obciążeniu to normalne. I po kilku godzinach zobaczcie, co się stało. Mamy gotowe. Także takie piękne kwiatuszki Nadia teraz dekoruje. Tak, ja już jest jedna w lodówce, dajcie. Super, zobaczcie, ja tam jest winogron. Tylko chcę wam pokazać, jak to pięknie wygląda. Tylko, że tu się w lodówce nie roztopi ta śmietana? Nie, roztopi się. Ale ta śmietana! Nadia. Nie roztopi się, zaraz będziemy jeść. Także czegoś w internecie można się nauczyć. Patrzcie, najpierw musicie dać po środku bitą śmietanę, a po bokach winogronko. O tak. Piękne. Teraz tak robimy. Trzy takie.
Idę. A ja wam pokażę jeszcze tutaj, jak ładnie to wyszło. Tylko do światła. Ja mogę ja jedną zrobić. Niesamowite. No, ale... Ale nie, Szymon, bo to jest dla ciebie i dla mamy. Wiesz? Zachodzi parą, bo jest z lodówki. Ale ogólnie pięknie. Dla mamy i Szymona taką śmietanę będę robić, bo oni nie mogą mlecznej. Więc no. No, także zostawiamy jeszcze na chwilę w lodówce i za niedługo będziemy jeść.